Otóż Polacy, jak się wiąże między sobą antybanderowskie wypowiadania jakiegoś ucznia, ja tak i nie zrozumiał, czy to podstawówka, czy to liceum, czy jeszcze jakiś tam zakład, krótce, jakiegoś ucznia. Ja nawet naprawdę nie wiem dokładnie, co on tam mówił. To nie ma wielkiego znaczenia. Otóż antybanderowskie wypowiadania tego ucznia i pozbawienie jego praw rodzicielskich. Jak to się wiąże między sobą. I teraz właśnie po politycznemu rozkręceniu tej sprawy już nawet nie ONR-owców, a zwykłych, mi się tak wydaje, no bardziej tak nieudaczników lub ludzi, którzy nie zorientowani w tym lub w ogóle, lub dokładnie w tej sprawie. Oni wypowiadają i tym samym oni chcą siebie прорекламовать, advertising так и робим на этом хайпе, же нібито PiS, право и справедливость, там Зимкевич, Исакевич, Сакович, там Шатана-Сутана Кщенс, там Залезский и решта таких, Жарин, позбавляем нібито хоррор того учня прав родичельских за то, что тен учень ніби повстав, як тен в пісеньки співаєм же учень, жуцов, цара, там ксьонс шигільний читав модло і решта, же ніби то учень польський, поляк, повстав, причив Бандери, слава йому, веки же PiS колаборує з Бандерами і з жидами, а тен учень повстав. Ну, курди, ну, ідіотизм. Ten sam ideatyzm, co 20 lat był temu, co 120 lat temu, taki sam poziom niestety pozostał się u nieudaczników, którzy chcą na tej sprawie nagłośnie nakręcić swój jakieś tam przybicie, jakieś tam medialne, czy krótce mówić. Ja nie wiem nawet co, kto o czym tam mówił. To nie ma wielkiego znaczenia. Wystarczy mieć całkowity wizerunek wszystkiego tego i przekazać wam, braciom naszym, przyjacielom, Polakom. Otóż, dlaczego ja tak uważam, ten uczeń stał coś tam nagłaszać przeciw Bandery? I dlaczego praw pozbawiają jego rodzicielskich, jego rodziny, tych ich rodziców? Bo dlatego, że ta rodzina, ci rodzice, oni są niebezpieczni dla Polski, dla polskiego społeczeństwa. I ten facet młody, żeby uniknąć tego pozbawienia, żeby pozostać się z tymi, lub to narkomanie u niego rodzina, tego chłopaka, lub alkoholiki, lub kryminaliści jakieś, kieszeńkowcy, ja nie wiem, absolutnie nie wiem. Ja tylko mogę o tym domniemywać, ale dlaczegoś ich chcą pozbawić rodzicielskich praw, ale nie po tym nagłaszeniu tego chłopca, a jeszcze za wcześnie, kilka, jakiś czas wstecz, ta rodzina stała taką, która była warta, jak i Barnawerna, pozbawiałem praw i reszta społeczeństw w Europie, praw rodzicielskich, tych rodzin, tych rodzic, które niedostojne wychowywać swojego dziecka, bo on będzie kryminalistem lub idiotem lub jeszcze jakimś terrorystem jak Breivik na przykład. I ja tak myślę, że temu uczniu ktoś poradził, polecił powiedzieć coś przeciw Bandery, żeby nad ta sprawa jego pozbawienia praw rodzicielskich nadgłośniło się w poziomie politycznym, socjalnym, historycznym, naukowym, no takim naukowym. Dlatego on takie bzdury i gada, żeby nadać swojej przestępczej rodziny i swój, może on sam przestępca, narkoman jakiś tam, alkoholik, może on krzywdzi dzieci i żeby uniknąć tego pokarania, internata jakiegoś, lub tam doma dziecka, on nadał temu swojemu behawioryzmu, zachowania przestępczemu, takie nadgłośnienie nadpolityczne, kurde. I tyle, takie tylko są wytłumaczenia, innego być nie może.
Bo po prostu PiS przeciw Bandery. Jak PiS może być za Banderę i pozbawiać praw rodzicielskich tego dziecka, który też przeciw Bandery? To jest idiotyzm po prostu. I oprócz tego są kilka takich etiudów, takich historycznych malunków o Stepanie Banderze, o jego udziale w tym, że rzeź, która i była, parę dziesięć tysięcy z obydwa strony rzezi miejscowych wsi. A teraz niech Polacy odpowiedzą na bardzo zwykłe, nieskomplikowane zapytanie. Dlaczego druga Rzeczpospolita, nie tylko Piłsudskiego, w ogóle, tak powiedzieć, kierując nienawiścią, pogardą i w ogóle niestawieniem do Ukraińców jako do narodu, wyniszczając, wysiedlając go w byle co, w głodomor, nie interesował los ani duchowności tej nacji, ani moralności, po prostu robili z nacji zwierzę, zabójcze zwierzę dla swojego że samego narodu. No dobra, bez epitetów. Krótko, dlaczego druga Rzeczpospolita, zasądziwszy Stefana Bandera w 35, mi się wydaje, roku na śmierć wyrok, potem dożywocie, i potem tak dożywocie i zaczęciem wojny w 1939 roku, II Światowej, Stefan Bandera wyzwolił się, jego wyzwolili Niemcy faszystowskie. Dlaczego tak Polacy, ci, którzy w 1939 roku po prostu stracili, zabili 600 strzelców sieciowych, którzy pomagali cudu nad Wisłą, walcząc razem obok, ramię obok z Polakami, zdobywając zwycięstwo marszałka Piłsudskiemu, Rozwadowskiemu, Halleru i wszystkim. Walczyli sieciowe strzelcy, a potem ich wyniszczyli korpusem pogranicza, kiedy Madziary, Węgry czy przestępcy zdali, oddali tych jeńców nieszczęsnych Ukraińców w 1939 roku korpusu pogranicza, który ich rozstrzelał, tych jeńców. Тобто takie stawienie wiadomo było do Ukraińców. Bo dlaczego wtedy wyrok Stefana Bandery było zamieniony z wyroku śmierci na dożywocie? Dlaczego tak? Jako śmiecie traktowany był Ukraińcy, a tutaj chłopa zamiast kazni śmiertnej, to wyroku na śmierć dożywocie. Dlaczego tak? Bo kurde, Polacy, polski rząd nie kierował się w ogóle żadnymi tam żałościami, nie żałościami, to nie ma takich pojęć, nie było dla tego rządu, dla tej Rzeczypospolitej RP. Kierował się pragmatycznie, bo wiedział, że za Stefanem Banderem stoi ruch niepodległościowy Ukraińców i już zaczął bać się. I dlatego on chciał udowodnić panu Stefanu Bandera, że gdy ty ukarał tego pirackiego kata narodu ukraińskiego, zniszczyciela, tym samym rozluźnił i trochę zaspokoił społeczeństwo ukraińskie od nienawiści takiej, która by przy rozlewu krwi była w setki raz gorszej, nienawistniej i krwawiej, niż ta była kilkanaście 10 tysięcy zabitych Polaków na Wołyniu i Ukraińców również. Trochę mniej, jak świadczą historycy. Ale też były zabite przez dywersyjne bandy, które wyniszczali z polskiej strony Ukraińców, wysiedlali. Ich było wyniszczone, biednych, nieszczęsnych, pokojowych obywateli, wypędzone, wyniszczone, żeby oni z Lubelszczyzny, z Przemysza sami wyjeżdżali. I ta nienawiść na tyle wzrosła, na tyle podniosła się, że Polacy sami rozumieć zaczęli, że niewiele czasu zostaje się do wojny II Światowej.
Польська не має тільки патенги, ніж німців. І нех ж бенджі вирок там до живочу Степану, але не настане там аж таки розлив крві, хоча ж він через таку політику того жонда повинен був настач. Бо то збродніше була політика жонду Другої Речі Посполітої. Причем рівніш і свого народу, яка допроваджила та політика до винищення брата на брата, винищення сестр, кобіт, маток, пшесо. Пшестом пердольнентом політики імперськоще, масарськоще, курди, ідіотів, вчорайших невольників, які стали такими самими, як і їх влащичили царський імперіум і німці, австро-маджари. Отож, ми йшли, поляці вже зрозуміли, що Друга Жоча Посполіта, РП, зрозуміла, що надходить Друга війна Святова, яка удержує безпосередньо найфір по-польськи. Юж Гданськ зачав бути більш німецьким, ніж в 68-му, там далі, роках, ніж польський. Випанзона вищедльона поляков була, теж нагонки німців на поляков. Всього то, що робили поляці, пшечі українців. І, власне, поляці помишляли, що польський жонд, той пшесем, що Другий Жоча Посполіти, як барджі. Були і добрі речі, але барджі злих. Зрозумів, що нех лепі юж позостанам, що спокою те українці, не бенже ми є ще барджі роздмух хівалі, тен кривавий, тен пенделом, тен джвіг. Ненавіщі, кіди ви старші бенже тего же не вистоє польська Жоча Посполіта, щось таке ідеотичний жонт пшечів навали німецький і позаставили в покої тих українців, що і вплинело, що та жеч була аж не на тилі, на ілі вона мяла бить по таких страшних жечах, які творили ще, як і в 1944 року, лагри концентраційні для українців, випензення, знищення культури, мови, всього то, що робила царська імперія пшечів поляків. Поляці зачали робити то саме пшечів українців. Ідіотизм невольницької чистої води. І то, що Стефан Бендера позостав ще живий, то вплинело, що трохи ще так злагоджило ще з тим жежі, не на такому скалі, яким описуємо зараз кламці, щоб роздмухівати знов тен курде пенделум кривавий жежі, яка не потрібна нам в огулі. Бо ми християни, ми маємо бути дуже моцними панствами і співпрацювати разом, щоб протистати проти агресора, проти окупанта, проти кламства, проти різної ідеології, не християнській нашій. Ну і ми ж вже дякую Божій милості польське сполученство бенджі як надаль квітнело в розвою, в логічному зрозумінні свята того свого, обцего, геополітичного. І бенджі в тим розвіяло ще на тилі, щоб не дати ще спровокувати. Ні на жадних там як столя до тиву Фердинанда забуйства в Сербії. Люб через провокацію якогось учня родини, которым сам позбавишь прав родительских, за свою небезпечность для сполученства польского, просто за свое дегенеративно антисоциальное, небезпечное для социума польского захование в родине. Дети сам тацы, которые потом граем на тим в той свеже политично, чтобы скомпенсовать укрыть свою дегенерацию. Люб алкоголизм, люб криминализм, люб наркоманія, були ще якісь ідіотичні, небезпечні для польського сполучення заховання. Так само, як робила Друга Жоча Посполіта. Так і саме заховання, тільки учень то робить для того, щоб укрити своїм дегенерацію, позбавлення прав родичівських, своїм антисоціальним натурою, і антисоціальним натурою, і бехев'єрізм своєї родини, а Друга Жоча Посполіта то робила ведлух своєї погарди, моцарськості,
które ona nadbała, kiedy i Rosja, i Niemcy były słabe. Ну, а когда Deutschland убирались и Россия стала мощными, набрали в Чили свое, то та мильная куля, бульбашка польского империализма, моцарскости, оказалась пшиким, пустым местом, что удоводнил 1939 год. И на Илья Видзе же интеллект, разум, мудрость, духовность, co u tego ucznia, rodziny niebezpieczne dla społeczeństwa polskiego, co u II Rzeczypospolitej był na takim samym poziomie jak u tego ucznia. U tej II Rzeczypospolitej, bo zawsze taki idiotyzm, taka praktyka polityczna zawsze doprowadza do rozlewu krwi w ogóle niewinnego ludu, jak polskiego, tak i ukraińskiego, nie w czym niewinnego. А те, которые распендзачили, провокаторы этой жежи, войны, этой самой этничных конфликтов, они заперталяем где-то в иные теплые края на накраденные форсы, слодютко себе отпочивать.